Praga. Warszawska Praga. Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, to kształt obecnej stolicy ulegał zmianie na przestrzeni dziejów. Przez większość czasu Warszawa istniała jedynie po lewej stronie Wisły. Miasto rozwijało się i wchłaniało kolejne przyległe miejscowości i osiedla, co było efektem dynamicznego rozwoju metropolii. Historyczna Praga była osadą leżącą nad Wisłą na wysokości Starego Miasta i Marienstadtu, znajdujących się po lewej stronie rzeki. W kronikach po raz pierwszy pojawia się w roku 1432. Jej nazwa pochodzi od czasownika prażyć, czyli ze staropolska wypalać, co oznacza ni mniej ni więcej, że została założona na terenach po wypalonym uprzednio lesie. W roku 1648 król Władysław IV Waza nadaje jej prawa miejskie i z osady staje się miastem. Do Warszawy zostaje przyłączona faktycznie dopiero w roku 1794. Wcześniej miejscowości funkcjonują obok siebie niezależnie, choć była to niezależność iluzoryczna. Praga bez Warszawy nie mogłaby się rozwijać. Pełniła rolę osady służebnej dla grodu stołecznego. Na losy Pragi wpływały liczne wydarzenia historyczne, doświadczała potopu szwedzkiego, cierpiała pod zaborami, po insurekcji kościuszkowskiej wielu mieszkańców zginęło w tak zwanej rzezi Pragi. Osada miała też lepsze czasy. Dzięki budowie przepraw przez Wisłę jej znaczenie wzrosło. W 1573 na polach wsi Kamion pod Warszawą, obecnie jest to Praga Południe, miała miejsce pierwsza wolna elekcja. W tym samym roku miała miejsce Konfederacja Warszawska w sprawie uprawomocnienia tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej. Praga aż do wybuchu II wojny światowej była najbardziej zróżnicowanym pod względem narodowościowym oraz religijnym obszarem Warszawy. Pragę możemy pojmować bardzo różnie. Oczywiście w sensie historycznym jest to ten fragment dzisiejszej Warszawy, który powstał w miejscu, gdzie wypalano drewno, wypalano drzewa, więc od wyprażania powstała Praga, ale ta Praga się systematycznie rozrastała i obejmowała kolejne osady i wsi, które obok niej były. Tak właśnie jest chociażby z Białołęką, czy z południem Warszawy, z Aninem, czy Zeżniem. W zasadzie możemy mówić o pewnej wspólnej historii całego prawego brzegu Wisły w Warszawie, który ciągnie się od Białołęki po Zeżeń. Tu były wspólne zależności, tu była wspólna historia, tu były wspólne relacje i chociaż były to obszary bardzo różne, jedne bardziej zurbanizowane, inne bardziej wiejskie, to łączą je wspólne relacje. I na przykład bardzo duża część dzisiejszej Białęki była przez długie, długie lata administracyjnie częścią właśnie Pragi Północ. Stąd mówiąc o Pradze i o praskich kapliczkach, należy patrzeć bardzo szeroko na cały prawy brzeg Wisły. To może teraz coś o kapliczkach? Krzyże i kapliczki przydrożne to takie perły oprawione w czar krajobrazu. Ktoś tak pięknie o nich powiedział. Są one przede wszystkim świadectwem wielkiej wiary Polaków. Powstawały niemalże od 1000 lat i przede wszystkim miały funkcję religijną. Służyły kontaktowi z Panem Bogiem. Do kościoła często było daleko, a kiedy przyszły roztopy, ciężko było dojechać. W związku z tym ludzie gromadzili się po wsiach właśnie przy kapliczkach i tam się w niedzielę modlili. Kapliczki stawiali też z powodów religijnych, żeby Pana Boga o coś poprosić, żeby Mu za coś podziękować lub żeby Go przeprosić. Była specjalna tradycja krzyży pokutnych, które stawiali najwięksi zbrodniarze i był to element ich powrotu do społeczeństwa. Ale te kapliczki miały szereg innych funkcji, zupełnie niereligijnych. Na przykład były takim głównym miejscem we wsi, w osadzie, przy którym ludzie się spotykali, żeby ustalić różne ważne sprawy. Na przykład, ile brać pieniędzy za polowanie w ich lesie, albo jak dzielić się koszeniem łąk, które należały do całej gromady. Bardzo często przy tych starych kapliczkach
były dzwony. Dziś już rzecz bardzo unikatowa. A ten dzwon miał bardzo utylitarną funkcję, ponieważ on obwieszczał pożar. Kiedy ludzie słyszeli dźwięk dzwonu, to rzucali wszystko, brali wiadro z wodą i pędzili, żeby gasić pożar, bo wiedzieli, że od tego zależy ocalenie całej wsi. Krzyże i kapliczki pełniły również przez szereg stuleci funkcję znaków drogowych. Dokładnie, znaków drogowych. Kiedy ludzie tłumaczyli sobie drogę do jakiegoś miasta, do jakiegoś miejsca, mówili: jedziesz prosto do kapliczki, przy kapliczce w lewo i znowu cały czas prosto do lasu i tam zobaczysz kapliczkę kolejną i skręcisz w lewo. Kapliczki pozwalały orientować się w terenie. Tak więc krzyże, kapliczki i figury przydrożne są niezmiernie ważnym świadectwem religijności, ale również obrzędów ludowych i wierzeń magicznych. Bardzo często krzyże i kapliczki stawiano na przykład na rozstajach dróg. Do dziś możemy zobaczyć na końcu wsi właśnie krzyż albo kapliczkę, albo gdzieś tam przy jakimś ruczaju, przy rzeczce, która płynęła gdzieś za wsią. To nieprzypadkowe miejsca, ponieważ właśnie w tych miejscach lokowano obecność rozmaitych złych sił, diabłów, rusałek, jakichś chochlików, które na przykład mogły zmylić drogę albo wywrócić wozy podróżnym. Tak więc w tych szczególnych miejscach stawiano krzyż i wtedy już te złe moce nie miały do tego miejsca przystępu, nie mogły więc wyrządzić żadnej szkody. Trudno jest opowiadać o praskich kapliczkach, nie wspominając o tym, jakie kapliczki powinny według współczesnej wiedzy historycznej na Pradze występować, a nie występują. Na terenie naszego kraju występuje około 6 tysięcy skatalogowanych wyobrażeń, wizerunków oraz figur przedstawiających świętego Jana Nepomucena. Był to czeski święty, stracony na zlecenie króla Wacława IV, króla czeskiego, przez wrzucenie do rzeki Wełtawy. Istotne jest, że wyobrażenia tego świętego są bardzo popularne zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w Polsce. W Europie zidentyfikowanych jest około 12 tysięcy Nepomuków, podczas gdy w Polsce około 6 tysięcy. Jest to bardzo duże nasycenie tego rodzaju figurami. Nie występują one natomiast na Pradze. Powinny by tu być, jeżeli historycznie tu występowały, zazwyczaj w okolicach mostów lub świątyń. Jest to patron topielców, przepraw mostowych, szczęśliwej podróży oraz spowiedników i księży. Na terenie Pragi nie występują również bardzo charakterystyczne i jakże mroczne latarnie umarłych. Bardzo ciekawy rodzaj kapliczki w postaci lampionu widocznego z każdej strony. Jest to mały budynek, w którym na kolumienkach uniesiona jest czapa, która wisi nad płonącym tam ogniem. Ogień miał informować podróżnych, szczególnie w nocy, że znajdują się w miejscu, które jest niebezpieczne, opętane lub w jakiś sposób nieczyste. Latarnie umarłych stawiano zazwyczaj w okolicach epidemicznych cmentarzy, tak jak cmentarz choleryczny. Stawiano również w okolicach szpitali, w okolicach rozstajów dróg, które uważano za nawiedzone lub niebezpieczne z innych powodów. Natomiast latarnia umarłych, chociaż obecna w lewobrzeżnej Warszawie, na Pradze nie występuje. A jest miejsce, które by jak najbardziej pasowało. Mowa o cmentarzu cholerycznym. Kościół Matki Bożej Loretańskiej w dzielnicy Praga Północ to najstarsza świątynia na Pradze. Składa się z wolno stojącego domku loretańskiego obudowanego z czterech stron obejściem i krużgankami. Jesteśmy w kościele Matki Boskiej Loretańskiej. Za moimi plecami tak zwany domek loretański. To najstarszy zabytek warszawskiej Pragi. Jedyny, który pamięta czasy przed zniszczeniami z okresu rzezi Pragi. Jedyny, który powstał jeszcze przed lokacją miasta Praga.
Dawniej na tych terenach mieliśmy osady, Pragę biskupią i Pragę magnacką. I to właśnie ta pierwsza w 1648 roku stanie się miastem. Dostanie, otrzyma prawa miejskie. W tamtym czasie od kilku lat na tym obszarze będzie już stał ten domek. Domek, który znajdował się wewnątrz kaplicy dobudowanej do kościoła ojców Bernardynów. Na tyłach tego kościoła znajdował się również ich klasztor. W najbliższej okolicy, w miejscu dzisiejszego skrzyżowania Ratuszowej i Jagiellońskiej, znalazł się ratusz miasta Praga. Tam znajdowało się centrum tego całego założenia. Dzisiaj nie ma już śladu po tych zabytkach, po tych budynkach. Zostały zniszczone w czasie rzezi Pragi lub rozebrane na początku XVIII wieku. Także domek loretański, to wnętrze, jest jedynym, które świadczy o dawnych czasach. Zniknął kościół bernardyński, zniknął klasztor, została tylko ta kaplica, która w późniejszym czasie przebudowana stała się kościołem Matki Boskiej Loretańskiej, który do dzisiaj cały czas nosi w sobie wewnątrz wspomniany już domek. To naprawdę niezwykła historia, bo wszystko inne, co wiedzieliśmy o dawniejszej Pradze, przestało istnieć. Tym ważniejszy jest to dzisiaj dla nas zabytek. Oczywiście widać po nim ślady historii, dramatycznej historii Pragi. Już kilka lat po fundacji domku, w czasie potopu szwedzkiego, zresztą po sąsiedzku mieliśmy wielką bitwę ze Szwedami, najeźdźcy splądrowali to miejsce. Wiele detali, wiele rzeźb, płaskorzeźb zostało stąd zabranych. Dlatego też te malowidła, te freski, które znajdują się wokół domku loretańskiego, pochodzą z późniejszego czasu, najprawdopodobniej z początków XIX wieku. Te malowidła mają pewien konkretny temat, tak? Domek loretański to kopia domku świętej rodziny, który znalazł się w Loreto we Włoszech. Dlatego właśnie znajdziemy tutaj sceny z życia świętej rodziny. Widzimy narodzenie Chrystusa, widzimy pokłon trzech króli, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, zesłanie Ducha Świętego, podróż świętej rodziny do Egiptu i wreszcie ofiarowanie pańskie. Tak? Ten cykl fresków rzeczywiście ma nawiązywać do scen z życia rodziny świętej. Czym w ogóle są domki loretańskie? Bo ten praski nie jest jedyny. W okresie wypraw krzyżowych krzyżowcy przenieśli z Nazaretu obiekt, budynek, który jak uważano, był domem świętej rodziny. Trafił on do miejscowości Loreto we Włoszech i ten kult zaczął rozprzestrzeniać się na całą Europę. Nawet w Polsce znajdziemy kilkanaście domów loretańskich. Ten praski jest jednym, uważam, z najważniejszych. Swoją drogą, znaczenie domu loretańskiego dla Pragi jest widoczne nawet na herbie miasta Praga. On posiada wiele elementów, jest dosyć skomplikowany, a najistotniejszy z nich w centralnym punkcie jest właśnie domek loretański, niesiony przez aniołów. Wedle legendy to właśnie aniołowie mieli przenieść do Europy domek świętej rodziny. I coś jest chyba na rzeczy, bo dokonała tego rodzina Anielich, a z języka włoskiego to właśnie państwo aniołowie. Listopada 1794 roku rosyjskie wojska Suworowa wtargnęły na teren młodej dzielnicy przyłączonej kilka lat wcześniej do Warszawy i po przełamaniu oporów wojsk polskich dokonały masakry, rzezi miejscowej ludności. Według różnych relacji zginęło od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców Pragi. Spalono dużą część zabudowy, a okolica miała się z tych zniszczeń nie podnieść przez kolejne lata. To, co przetrwało, na początku wieku XIX wieku rozebrano pod budowę fortyfikacji napoleońskich. Dlatego dzisiejsza ulica Ratuszowa i skrzyżowanie z Jagiellońską, okolice Parku Praskiego, nie zdradzają swoją zabudową tego, że dawniej było to samo centrum miasta Praga. Pamiątką po tych dramatycznych wydarzeniach z końca XVIII wieku jest krzyż ofiar rzezi Pragi. Oczywiście nie od razu miał on taką formę. W XIX wieku, kiedy Rosjanie jako zaborca rządzili się w Warszawie, nie było możliwości takiego upamiętnienia. Krzyże były dużo skromniejsze. Ten krzyż metalowy wystawiono dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Krzyż ofiar rzezi Pragi przypomina też o innych dramatycznych wydarzeniach. U jego szczytu znajdziemy dziury po kulach. To pamiątka po powstaniu warszawskim, które,
chociaż często o tym zapominamy, również miało miejsce na prawobrzeżnej części miasta. Oczywiście nie trwało tak długo, nie było tak dramatyczne jak na brzegu lewym, ale 1 sierpnia o godzinie 17, o godzinie W, również tutaj rozgorzały walki. Powstańcy walczyli, zdobywali m.in. siedzibę małej Pasty przy ulicy Targowej, ale po kilku dniach ze względów strategicznych zaprzestano walki. Część z powstańców przeprawiła się na lewy brzeg, żeby wspomóc swoich kolegów. Teren zajęli Niemcy. Oni wysadzili m.in. kościół świętego Floriana, oni wysadzili most Kierbedzia. I dzisiaj na dawnych filarach tego mostu znajduje się most Śląsko-Dąbrowski, który jak dawniej prowadzi na Pragę. Znajdujemy się na rogu ulicy Ząbkowskiej i Markowskiej. Do końca XIX wieku była to granica Warszawy. Za Markowską rozciągała się Szmulowizna i właśnie w tym miejscu, przy tym narożniku, pod koniec XIX wieku powstała fabryka wódki. W zasadzie dwie fabryki. Jedna, która miała oczyszczać spirytus, a druga, która z tego spirytusu miała produkować alkohol. Słynny monopol. Pracownicy i dyrekcja monopolu wystawili w narożu krzyż, który miał zapewnić dobrą pracę, dobrą koniunkturę, miał zapewnić bezpieczeństwo pracującym tutaj ludziom. I ten krzyż, to miejsce w ogóle, jest też ważne dla historii dzielnicy. Pokazuje, że to dawne, zniszczone w czasie rzezi Pragi miasto w drugiej połowie XIX wieku zacznie rozwijać się już jako dzielnica przemysłowa Warszawy. Takich zakładów jak Monopol, późniejszy Koneser, będzie tutaj zdecydowanie więcej. To oczywiście ze względu na bliskość torów kolejowych, które pozwoliły na rozwój przemysłu na Pradze, na Szmulowiźnie. Dzisiaj na rogu, oprócz krzyża, mamy też kapliczkę, mamy też drewniany domek, który jest tutaj przeniesiony z podwórka jednej z kamienic przy Ząbkowskiej. Ten budynek został rozebrany, ale samą kapliczkę udało się uratować i jest też ona świadkiem przemian na dzisiejszej Pradze. We wschodniej części parku Skaryszewskiego znajduje się kapliczka o bardzo nietypowym, futurystycznym, nawet jak na dzisiejsze czasy, kształcie. Zaprojektowana przez polskiego architekta Janusza Alchimowicza. Za bryłę tej kapliczki oraz jej nietypową formę i materiał, z którego została wykonana, a została wykonana z betonu, otrzymał już w 1937 roku nagrodę Polskiego Instytutu Propagandy. Kapliczka została wystawiona również we Francji na wystawie Techniki. I tam również została wyróżnienie. Po powrocie do kraju została umieszczona w okolicach bardzo malowniczego wodospadu na terenie Parku Skaryszewskiego. W czasie II wojny światowej we wnęce tej kapliczki łączniczki AK, harcerki, umieściły punkt, w którym pod nosami Niemców przekazywały sobie nawzajem meldunki, raporty, informacje. Do dzisiaj wielu AK-owców oraz weteranów II wojny światowej zbiera się corocznie przy kapliczce, by oddać hołd poległym i pomordowanym kolegom i koleżankom i odbywają tu swoje modlitwy oraz wspominają wydarzenia bardzo trudne, których byli świadkami oraz uczestnikami. Na północnym krańcu Wielkiej Pragi, która dziś nazywa się Białołęką, przy ulicy Strzygnickiej znajdujemy kapliczkę Maryi Niepokalanej, która jest świadectwem, pamiątką po jednym z najtragiczniejszych wojennych wydarzeń. Rzecz działa się 30 sierpnia 1944 roku. Nieopodal stał dom, w którym mieszkał ksiądz Tomasz Albin Kołakowski, ekspiar, który tu mieszkał w czasie wojny ze swoją matką, siostrami, i miał po prostu gospodarstwo, a jednocześnie prowadził działalność konspiracyjną. Ksiądz w sierpniu 1934 roku przygotowywał przerzut polskich żołnierzy przez Wisłę, którzy chcieli iść na pomoc walczącej w powstaniu Warszawie.
I wówczas jedna z dziewczyn żołnierzy, która chciała iść razem z nimi, napotkała na opór księdza. Ksiądz uważał, że akcja jest zbyt niebezpieczna i nie zgodził się na jej udział. Ona więc po prostu poszła do Niemców i powiedziała o tym, co tutaj ksiądz Kołakowski wyrabia. W efekcie rankiem 30 sierpnia 1934 roku właśnie w tym miejscu stanęło niemieckie auto. Niemcy wyszli, podeszli do księdza, powiedzieli: aresztujemy cię. On mówi: dobrze, wejdę tylko do domu, przebiorę się, bo jestem w roboczym ubraniu, trwały prace w jego gospodarstwie i zaraz z wami pojadę. Wszedł do domu i uciekł tylnym oknem. I tu byłaby historia z happy endem, gdyby nie fakt, że Niemcy, gdy się zorientowali w całej sprawie, wpadli w szał i z okolicznych domów powyciągali młodych chłopaków Bogu ducha winnych. Zabrali też pracowników z gospodarstwa księdza. Byli to mieszkańcy Dąbrówki, Choszczówki, właśnie Płód oraz te dwie siostry księdza, Marysię i Tereskę Wilmanowicz. Wszystkich zawieźli do kamienicy przy dzisiejszej Modlińskiej 257. Powiedzieli, że jeżeli ksiądz do rana nie wróci, wszystkich zabiją. Jeszcze tego samego dnia Niemcy przyjechali wieczorem, podpalili dom księdza, a następnego dnia rankiem przed Modlińską 257 rozegrała się dramatyczna sytuacja. Pojmani dzień wcześniej ludzie zostali załadowani na ciężarówkę. Wokół stały ich rodziny, matki, ojcowie, bracia, siostry, dzieci. Wszyscy ze łzami w oczach patrzyli, błagali Niemców o zlitowanie, ale to zlitowanie nie przyszło. W tym tłumie była 7-letnia Jadzia Broniec z Dąbrówki Szlacheckiej, której tata pracował w gospodarstwie księdza. I on również znalazł się na tej ciężarówce. Jej matka próbowała rzucić mężowi zawiniątko z jedzeniem, ale on pokazywał, dawał znaki, żeby tego nie robiła, bo bał się reakcji Niemców, bał się, że spotka je za to jakaś kara. I pan Broniec i pozostali towarzysze, 20 parę osób, odjechali w kierunku Jabłonny i ślad po nich zaginął. Po dzień dzisiejszy nie wiemy, gdzie ich stracono. A to, że stracono, jest faktem, bo nie wrócili po dzień dzisiejszy. Rodziny długie lata po wojnie chodziły po różnych ekshumacjach, ale nigdzie nie znaleziono ciał tych ludzi. Tyle lat po wojnie, a ich najbliżsi nie mieli gdzie zapalić znicza, nie mieli gdzie zanieść modlitwy za swoich najbliższych. A to wszystko widziała ta kapliczka. Dlatego w Fundacji Jawy postanowiliśmy, aby ona była miejscem pamięci o tym sierpniowym dramacie Płód. Parę lat temu zorganizowaliśmy uroczystość, był piękny koncert, a na kapliczce umieściliśmy tablicę z nazwiskami ludzi, którzy wtedy stracili życie. Ta historia pokazuje, jakim dramatem była wojna. Pokazuje, że ludzie, którzy nawet nie byli zaangażowani w konspirację, w jednej chwili mogli stracić życie. Ta historia i ta kapliczka wołają: nigdy więcej wojny. I to jest wyzwanie dla nas. A ci ludzie, którzy wtedy zginęli, którzy są tutaj wymienieni na kapliczce, która widziała ten dramatyczny moment 30 sierpnia 1944 roku, to są nasi prascy bohaterowie. No właśnie, upamiętnieni teraz na kapliczce. Sam ksiądz Kołakowski już po wojnie wrócił tutaj i przepraszał rodziny. Mówił, że gdyby wiedział, że Niemcy tak postąpią, oczywiście by nie uciekł. Wymawiał się też tym, że bał się, iż nie przetrwa przesłuchania, że kiedy przyjdą tortury, będzie sypał i wtedy bardzo wielu ludzi przez niego straci życie. Pamiętajmy o sierpniowym dramacie Płód, bo to historia, która autentycznie przejmuje, która pokazuje, jak w pigułce, dramat wojny i dramat ludzi, którzy musieli się z tą traumą zmagać przez całe swoje życie, przez dziesięciolecia. Jesteśmy na podwórku kamienicy przy ulicy Stalowej 34 w Warszawie. Kamienica mieści się na Pradze Północ. Na jej podwórku znajduje się kapliczka, ale najpierw powiedziałbym coś o historii budynku. Mieściły się tu kiedyś, konkretnie od 1922 roku, zakłady produkcji mydła, środków higienicznych oraz proszków firma Florange, będąca własnością dwóch żydowskich wspólników. W
Firma działała do roku 1930. Z tyłu za kapliczką są pozostałości budynku, który został dobudowany. Mieścił się tam zakład produkcyjny oraz laboratorium. Później, po około 2 latach od zamknięcia działalności gospodarczej w tym miejscu, w 1932 roku budynek oraz wszystkie jego dobudówki wydzierżawiło miasto Warszawa po to, by założyć tu szkołę powszechną numer 44. Co istotne, była to szkoła koedukacyjna, więc uczęszczały tu zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, co było nowością w tamtych czasach. Szkoła trwała i funkcjonowała tutaj aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku wojny budynek uległ uszkodzeniu. Okazało się też, że w czasie zawieruchy wojennej powstała tutaj na jego dziedzińcu kapliczka. Po wojnie, po roku 1945, budynek został odremontowany, w jakimś stopniu odnowiony i udostępniony ludziom po to, by utworzyć w nim mieszkania komunalne. Miasto udostępniało mieszkania komunalne w tym budynku aż do roku 1999, gdy decyzją konserwatora zabytków ludność została stąd eksmitowana. Dalsze mieszkanie w tym budynku było niemożliwe. Budynek od roku 2009 jest objęty opieką konserwatora zabytków, ale w jego przypadku de facto nic to nie zmienia. Kapliczka, o ile mi wiadomo, do rejestru zabytków wpisana nie jest. Wiele osób, które o nią dbają, zabiegają, sprzątają oraz czyszczą, częstokroć odmalowuje ją tym, co zostaje im po domowych remontach. Kapliczka była odremontowywana wiele razy. To już drugi kolor, w jakim ją widzę. Wcześniej była niebieska. Po prostu taki kolor został komuś po remoncie i tak postanowił odmalować tą kapliczkę. Znajdujemy się na terenie parafii pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes przy ulicy Wileńskiej 69 na warszawskiej Pradze Północ. Kapliczka, którą Państwo za mną widzicie, jest nieprzypadkowa, a na terenie Pragi jest również wyjątkowa, ponieważ jest to jedyne wyobrażenie Matki Boskiej w formie figurki w grocie. W grocie, która została zaprojektowana, powstała, by upamiętnić objawienie Matki Boskiej w miejscowości Lourdes we Francji. Jest to objawienie, które jest oficjalnie uznawane przez Kościół katolicki. Istnieją dane o blisko 7 tysiącach osób uzdrowionych wskutek modlitwy oraz udania się w pielgrzymkę właśnie do Lourdes. Figurka jest wierną kopią figurki lourdeskiej. Jest to kapliczka bardzo młoda. Młoda, ponieważ powstała w roku 2005, o czym świadczy tabliczka, znane jest również imię i nazwisko fundatora. Znajdujemy się na podwórku budynku Białostocka 7. Jesteśmy przy kapliczce zbudowanej z inicjatywy lokatorów. No niby o kapliczkę dbają ogólnie lokatorzy, to znaczy oświetlenie jest tutaj, ale jeśli chodzi o same sprzątanie i zieleń, no to już jest jedna pani Wandzia, która się tym zajmuje. Nie ma tak dużo chętnych do zajmowania się tą zielenią. No. Młode pokolenie się nie zajmuje, jeśli to tylko ewentualnie ci starsi. W maju na nabożeństwa majowe jest tutaj takie nabożeństwo. Przychodzi wtedy ksiądz proboszcz i ludzie z naszych budynków i z pobliskich innych budynków przychodzą i tutaj odmawiamy litanie. A w innym czasie nie. W innym czasie nie ma jakieś inne święta czy coś, to czegoś, to nie ma żadnych takich spotkań czy jakiegoś tam czczenia kapliczki czy tej Matki Boskiej.
Kapliczka powstała z inicjatywy pani, która mieszkała w czwartej klatce i ona zbierała pieniądze. W większości lokatorzy zgodzili się i mało było przeciwnych osób. Chyba były zbierane pieniądze nawet ze wszystkich bloków, nie tylko z Białostockiej 7, ale chyba i z Białostockiej 9 i 11 tak samo. I została ona poświęcona 3 maja 1998 roku. W pewnym momencie wynikło z prośby lokatorów niektórych, żeby zmniejszyć okręg, który zajmuje kapliczka i zużyć ten kawałek na parkowanie samochodów, ale no, szczególnie jeden tu lokator się postawił i nie zgodził się przy inicjatywie innych też, żeby to nastąpiło i spółdzielnia ustąpiła i zostawiła to w pierwotnym kształcie. Kapliczką się opiekuję już bardzo długo, bo mieszkam tu ponad 40 lat. Dbała o to i pani Helenka, i Sabina, także nie mogę powiedzieć, że tylko sama, ale w ogóle wszystkie tam naprawy czy coś, jakie trzeba zrobić, to te za własne pieniądze, kwiaty, ziemia, wszystko co potrzeba tutaj, żeby zrobić, też trzeba kupić za własne pieniądze. Kapliczkę też trzeba odświeżyć, kapliczkę trzeba wyremontować raz na jakiś czas, bo się tynk sypie, a to daszek się psuje, okno. Okno też trzeba było wymienić, bo już niestety po wojnie było to zrobione, a to już tyle lat minęło, że wszystko się psuje. Jedynie co nam administracja zrobiła ogrodzenie przy kapliczce, bo kiedyś było drewniane ogrodzenie. W tej chwili mamy już płotek taki metalowy. Ksiądz odwiedza nas przeważnie co roku, nieraz się zdarzy, że co drugi, bo tych kapliczek w naszej parafii jest dużo i po prostu nie zdąży do wszystkich może zajrzeć, ale też przychodzą na majowe. U nas na majowe to jest sporo ludzi. Majówki się tak odbywają, że ksiądz przychodzi do kapliczek i oczywiście zaczynamy odmawiać litanie na początku. Później różne śpiewamy majowe wszystkie pieśni, po górach wszystkie maryjne. Odmawiamy też różaniec oczywiście, no i później jeszcze pośpiewamy, bo to trwa dość długo, bo to trwa godzinę do półtorej godziny. Takie spotkania właśnie przy kapliczkach. Porządki w ogródku się robi przeważnie w sobotę. Są sobotnie takie porządki, gdzie człowiek trochę ma więcej czasu i może pozwolić sobie wyjść i trochę popracować. Nieraz jest naprawdę sporo pracy, bo trzeba zruszyć ziemię, poruszyć, później podlać, także w soboty przeważnie się robi, a dzień w dzień się podlewa. Chyba że deszczyk pada, no to my mamy już wolne, bo wtedy już za nas niebo robi, ale tak to musimy podlewać. No i oczywiście pielęgnacja tego, a już jak przyjdzie jesień, no to już zaczną się liście. No i grabienie jeszcze podwójne, bo tu liści nie brakuje. Tu jest tyle tego, że workami się wynosi. Także jest pracy w ogródku. Żeby cośkolwiek było, to pracy jest. Także jest ciężkawo, no ale jak się zrobi, to ładnie wygląda. Kapliczki są i pozostają niemymi świadkami tych wydarzeń. Chodź do nas, przemówmy.